Cześć, ja jestem Pan Cenik, witam Was w kolejnym filmie, już 15 z modelarstwa na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam właśnie, jak już przed chwilą powiedziałem, 15 odcinek, więc 15 model. Jaki to będzie model, bez zbędnego przedłużania, żeby ten film nie trwał 5 godzin? No to lecimy. Dzisiaj przedstawiam Wam mój 15 model, a będzie nim Nissan 180 SX S13. Co tu dużo mówić, model wyszedł całkiem fajnie. To jest pierwszy model, w którym zrobiłem światła, które są podniesione. Pierwszy to jest model w ogóle, który miał opcję taką przewidzianą, że można tak zrobić. Myślę, że wyszło całkiem fajnie, nietypowo inaczej niż inne modele. I myślę, że ogólnie całościowo też wyszedł całkiem dobrze, ale to już zostawię Wam do oceny. A teraz co? Lecimy po prostu jakieś krótkie informacje takie odnośnie prawdziwego auta. No i po prostu zobaczycie zdjęcia prawdziwego auta, mojego modelu. I być może na końcu coś Wam, mały bonusik będzie, więc zostańcie do końca. A więc co, lecimy. Okres produkcji, czyli od kiedy do kiedy auto było produkowane. Auto było produkowane od 1985 roku do 1998 roku. Z jakiego kraju pochodzi auto? Oczywiście z Japonii, jak większość moich modeli w sumie. Silnik, jaki siedzi w tym modelu, w modelu to w sumie nie siedzi, ale w aucie, to jest silnik SR20D, 2 litry benzyna, 4 cylindry. Jest to wersja z turbo, która ma ponad 200 koni i 270 ponad newtonometrów, więc całkiem się nieźle odpycha. Silnikiem połączona jest skrzynia biegów, 4-biegowy automat lub 5-biegowy manual. Auto jest z napędem oczywiście na tył i cały ten zestaw pozwala się rozpędzić od 0 do 100 w 6,2 sekundy. Maksymalna prędkość, jaką możemy rozwinąć takim autem, to 180 km na godzinę, ale chcę tu zauważyć, że ta prędkość jest zablokowana przez producenta, żeby szybciej nie jechać. Jeżeli zdejmiemy zabezpieczenie, na pewno auto pojedzie szybciej. No a co tu dużo teraz mówić? Wszystko Wam powiedziałem, będziecie mieli za chwilę też filmik krótki, jak wygląda, jaki jest dźwięk przede wszystkim tego auta, jak wygląda przyspieszenie auta. No i po prostu lecimy. Zostańcie do końca, bo będzie fajny bonus, bo prosiliście mnie w komentarzach wcześniej, więc po prostu to, co chcieliście, to zobaczycie mniej więcej w tym filmie pod koniec. A teraz to zapraszam do oglądania zdjęć i filmów. Jeszcze zanim przejdziemy do zdjęć i filmów, chciałbym tylko powiedzieć, że w najbliższym czasie możecie się spodziewać czegoś mega dużego na kanale, jeżeli chodzi o modele, więc warto, myślę, czekać. A teraz już naprawdę przechodzimy do zdjęć i filmów. Okej, zobaczyliście wszystkie zdjęcia obecnego modelu, tego najnowszego, a teraz to, co niektórzy mnie prosili po prostu w komentarzach, czyli żebym pokazał Wam wszystkie te modele, które mam. Bonusowo do tych modeli pokażę Wam jeszcze kilka modeli, które mam także na półkach. No i co, ja Wam w tym momencie już chcę podziękować za obejrzenie tego filmiku do końca. Jeżeli Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, komentarz mile widziany, subskrypcja i dzwoneczek, by być na bieżąco. A teraz co, dziękuję Wam za oglądanie, do następnych filmów, na razie i cześć!